Ona opowiadała, że nacisnął na gaz, wyjechał tu na ulicę Szczecińską w jakimś takim szaleńczym pędzie, jechali środkiem ulicy, ona prosiła go, płakała, błagała, zatrzymaj się, ja chcę wysiąść, co ty robisz? Mówi, pozabijasz nas tu wszystkich. Bo mówię, ściana była, nie było z nim jakiegokolwiek kontaktu. Dojeżdżali do przejazdu kolejowego, zobaczyła ludzi idących tylko i w pewnej chwili tylko zauważyła skręt kierownicy i zamknęła oczy i tyle.